Hej, moi drodzy, z tej strony Shiro. Shiro, 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 Shiro. No i tak, ostatnio wam obiecałem, że pójdziemy na główny quest w Dying Light. No i teraz będziemy już tylko robić te główne questy, a resztę zostawiamy sobie na streama. Mam nadzieję, że uda mi się jakoś wyrównać to na najbliższy stream. Chyba, że będzie jakiś po prostu odcinek taki full, jeżeli chodzi o questy poboczne. Bo niestety, jeżeli chodzi o streamy, no to jest taki problem, że brakuje mi słów. Co tam jest? Co my tam mamy? Błąd wody przy ratuszu, aha. Ze streamami jest problem taki, iż muszę być na zero, jeżeli chodzi o odcinki. Plaga. A, jak wiadomo, ja nie lubię być na zero z odcinkami. Nie lubię być na zero z odcinkami. Kurde, po co ja tu wlazłem, skoro ja tu teraz stąd nie zejdę? O, nie, spadaj! Rolka, cyk, pyk, toksyczny porost. Ale jestem dobry. Coś tu chyba było, nie? Chyba nie. Ale możemy sobie zeskoczyć stąd. Dobra. Widzę, że już tę rolkę naprawdę naprawili. Ona się już ładuje tak, jak powinna. Ładuje się tak, jak powinna, więc możemy jej bez problemu używać. Ła, ej, tak nie miało być. Tam, że coś tam leży, ale nic nie leżało. No, więc mówię, dlatego będzie problem ze streamami. Ale to było szybkie, jak Spider-Man. Ze streamem jest właśnie taki problem, że muszę być na zero, żeby wam to przedstawić. No niestety, wiadomo, jak będę miał odcinek, nie wiem, albo nawet trzy do przodu, no to już nie zrozumiecie, co się dzieje w fabule i tak dalej. Dlatego niestety, ale muszę być na zero. Ale postaram się jakoś to wykombinować. Nieważne, ile razy to widzę, nadal nie mogę w to uwierzyć. Do prasy wyciekł dzisiaj wewnętrzny dokument GRE, który, jeśli jest prawdziwy, świadczy o tym, że GRE to w istocie groźny, przestępczy syndykat. Zamiast szukać lekarstwa na wirusa Haran, jeśli wierzyć dokumentowi, GRE planował zmienić go w broń i sprzedać go temu, kto da najwięcej. Na całym świecie reakcje... Nie, nie, przewiń do tamtego. Jestem ostatnim, który pozostał przy życiu. To naprawdę cud. To cud, że wyszedłem z tego. Opłakujemy tych, którzy nie przetrwali. Ale jak zauważył prezydent w dzisiejszej przemowie, my musimy żyć dalej. Wojsko poszukiwało żywych na obszarze objętym kwarantanną, ale wiemy, że nie ma tam już niezarażonych. Według pułkownika Tannera, po zakończeniu procesu odkażania, wirus będzie można uznać za całkowicie zniszczony. To robota ministerstwa. Usprawiedliwiają się przed światem za zniszczenie tego miasta. Słuchaj, Crane, zanim nam stąd uciekniesz, mamy pewien pomysł, jak wysłać wiadomość. Mamy zamiar wysadzić budynek w powietrze i pomalować ścianę ogniem. Tego zombie by nie zrobiły. Rzecz w tym, że nasz biegacz Michael ma problemy w budynku. Nie może się dostać na górne piętra. Pełno tam gryzoni. I chociaż nie chcę tego przyznać, żadne z nas nie da rady tego zrobić. Musimy działać i to już, bo inaczej ty, ja, Jade, wszyscy znikniemy z powierzchni Ziemi. Powiedz Michaelowi, że się tym zajmę, a tymczasem możesz skontaktować się z Jade? Muszę się z nią spotkać. Masz to jak w banku. No, w dzisiejszych czasach masz to jak w banku, to nie jest dobrym powiedzeniem, przynajmniej jak dla mnie. Dobra, idziemy się spotkać z Michaelem w kanałach. Boże, mój imiennik. Panie Michael. Jeżeli się zabije. Au. Chciałem powiedzieć, że jeżeli się zabije, to będzie tylko i wyłącznie moja wina i moja chciwość, żeby przyspieszyć odcinek. Ale go kurde przyspieszyłem. Że aż mnie wróciło. Że aż mnie wróciło. Dobra, lecimy. Opa! Ale są kody. Odpalono flarę. Założę się, że ktoś się nadział na bandytów. Ktoś najpewniej wkrótce umrze.
Nie powiem. Pocieszający! Pocieszające. Pójdziesz sobie tam? Nie pójdziesz sobie tam. Kurde, ile was tu jest? Dobra, ale to chyba mogę sobie to porobić, prawda? No. O, 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 gdzieś tu. No weź się otrze, bo nie zobaczyłem nawet co tam jest. Gnoju. Masz petardą. Lecisz tam? Polecisz, kurde, ty to jesteś... Jesteś taki, że sobie nie podarujesz, jak nie polecisz do petardy. Kotwiczka, cyk! I zaraz będzie poziom, kochani, zaraz mamy poziom maksymalny zwinności. Nie... Mnie tu nie ma! Tu Raisy, tak, tu są Raisy. Tu są Raisy, więc do Raisów na razie nie idziemy. Głównie z tego powodu... Ało! Patrzcie, parkour, Matrix, cyk, cyk! Raz, dwa, trzy, nie ma! Kto jest najlepszym biegaczem? Wzrost poziomu zwinności. Teraz się bawcie z tymi koszmarami tam, gnoje. Mamy safe zone, do którego nie idziemy na razie. Mówię, resztę sobie odpuszczamy na stream. I tak mamy już duży poziom, więc... Na stream albo na odcinki specjalne. Gdzie będziemy po prostu sobie latać i wszystko, wszystko zbierać. Benzyna? Po co mi benzyna? O co komu benzyna, ludzie? O kurde, ale to jest tu. To jest jeszcze crazy krok. Au, au! Czekaj. Au, 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 au. Au, 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 bolało. Bardzo bolało. I przez chałupę. I przez chałupę. Pewnie, spieprz się jeszcze. W świetniku siedzę. Ale te crazy progi są mocne. Jeżeli wy Gucio widzieliście, to pamiętajcie, że ja również Gucio widziałem. Dobra. My musimy gdzieś iść tutaj. Nawet nie czekam. Hop do wody. Hop do wody, hop do wody. Płyniemy dalej. Jednak koszmar to jest koszmar. Ja tu coś widzę. Ja nie odpuszczę. Nie wiem co tu jest. A, zamknięta brama. No dobra, no to odpuszczę. Idziemy do kanałów. Muszę znaleźć niejakiego Michaela. Cokolwiek planuje Żar, to jeśli tylko ma to szansę wypalić, muszę im w tym pomóc. Ha, jaka anegdota. Żar i próbuje wypalić. Planuje wypalić. Nieważne. But. Oj, mogłem go kopnąć. Kim wy jesteście? Au. Pyk. Pyk. Kamuflaż, cyk. Mnie tu nie ma. Pyk. Pyk. Co się tutaj kultasz, no. I pyk. To tak, żeby was już więcej tutaj nie było. W którą stronę trzeba iść? W tą, czy w tą? W tą, czy w tą? W tą, nie? W tą. Ewidentnie w tą. Ja tu widzę jakiegoś paniczka pływającego. Dzień dobry panu. Jakieś przejście? Nie. Woda, woda jest na ekranie, woda na ekranie. Już nie ma wody na ekranie, dobra. Znajdź Michaela, panie Michael.
A myślałem, że jakiś secret może tam będzie? Ale nie. W ogóle mamy 24 poziom przetrwania, znaczy zwinności. Stajesz się najlepszym biegaczem w Haranie. Możesz biegać, skakać i wspinać się bez odczuwania zmęczenia. Ale niestety nas to nie obowiązuje. Więc brakuje nam tylko siły. Okej, to było nieplanowane. Znów woda na ekranie, Ewa, tak. Ej, no HP tutaj raczej mi nie powinno. Biją! Czekajcie. Dobra. Jak lecicie do wody, to wam się coś stanie. Bon. Zostaw mnie. A pisz. Oj, wleciałem do wody. Dobra, ale spoko. Akurat mi się... Może moja siła odzyska. No i po co ci to było? Kopniaki style. I patrz, już mnie nie widzisz. Ty widzisz? Okej. Pyk. Nie ma mnie tu. Ale wy jesteście tu. Tu. Wy nie żyjecie, tak? Chyba tak. Dobra, są tu flary, więc idziemy razem z flarami. Teczka gaza. Nie teraz! O, błagam, nie teraz! No dobra, widzieliśmy, że tam jest panicz i tam są dwa panicze na górze. W ogóle to jest właśnie fajne, że mamy takiego X-raya w sumie. Hello? Wziąłem cię za gryzonia. A dlaczego tak podkradasz się do człowieka? Jezu, o mało nie wziąłem na... Nie przesadzaj. To sobie jeszcze tylko wylutuję wszystko. Łom żelazny, klucz nastawny. Nic nas tu nie interesuje. Ten sklep jest akurat kiczowaty. Plastiki, inne myki. Dobra, panie, czego pan chcesz? Nie chciałem cię przestraszyć, Michael. Dobra. Troy mówiła, że przyjdziesz. Boże, dobrze, że nie widziała, jak się zląkłem. Już nigdy by mnie nie wzięła na poważnie. Zabujałeś się, co? A jak? Widziałeś ją? Dlatego się zgłosiłem na ochotnika. Więc ryzykujesz życie w walce z hordą zombie po to, by zaimponować dziewczynie? Stary, przed epidemią największe moje osiągnięcie to była szóstka z dyktanda. Czaisz? Troy by nawet na mnie nie spojrzała. No to teraz łapię każdą okazję, jaka się trafi. Niech ci będzie. Co tu jest do zrobienia? Okej. Próbowałem dokończyć, ale nie wejdę wyżej niż 9. piętro. Zajmę się tym. Musisz zrobić tak. Weź materiały wybuchowe, włącz piece gazowe i umieść ładunki w konkretnych mieszkaniach. Eksplozja utworzył wzór, którego nie będzie można uznać za przypadkowy, tak? Jeśli zdołają to wyjaśnić, pierwszy im osobiście kurna pogratuluje. No to zasuwaj. Pierwszy przystanek masz na 10. Dobra. Daj mnie te fajerwerki. Idziemy robić nowy rok w wersji haranowskiej. Excuse me. Dzień dobry. Nikogo nie ma w domu, rozumiem. W ogóle zaraz się ta broń rozpieprzy i będzie problem. Już lepszej nie mamy. Dobra, tam jest przejście. Czy tu jest coś przejście? Nie. O kurde. No to tych dwóch panicków tu widzieliśmy na X-rayu. Dobra. Pusto, jak zwykle. Nie lubię tej misji, wiecie? Bardzo jej nie lubię. Nie wiem czemu, ale jej naprawdę nie lubię. Znaczy, wiem czemu, ale wam nie powiem czemu. A, tu byliśmy. Dobra. Dawajmy sznurek. Rozumiem, że to jest nasze wejście... O, nie, to nie jest nasze wejście dalej. Ewidentnie. Takie solarium to mnie nie interesuje. Tak to się kurczaka opala.
Rozumiem, że tu wejścia nie ma. Optymista. O kurde, działa naprawdę. Ale jaja. Prawie jak w Polsce. Ale prędkość. Ale to nasze piętro, nie? Na pewno? Ale to już będzie nasze, wiedziałem. Szlak. Coś musiało zapaść na szyję. No, ale no już wiemy co. Cholera! Szlak! Co się dzieje? Żyjesz? Tak, już tak. Na razie. Au, au, au. Panie Crane. Prawie jak kran, prawie jak waran. Gdzie my mamy iść? Nie mów, że tam. No dobra, to idziemy. Jak widać, trzeba wejść wyżej. Ty baranie, waranie. Dobra, jesteśmy. Trochę oszukane, ale jesteśmy. No co, zaczynamy zabawę. Kurde, naprawdę nie lubię tej misji. Naprawdę jej nie lubię. Hello? Taki alkohol. Na zmarnowanie pójdzie, no nie. Dzień dobry państwu. Ale śmietnika to ja nigdy nie odpuszczę. Prawda, puste, ale trudno. Nic, lodówka. O, lodówki zawsze zaglądam. Ale jest już po prostu standard. No tyle alkoholi świata. Może to są puste butelki po prostu. Michael, jestem na 10. Super. Szukaj mieszkań numer 105, 106, 134 i 137. Człowieku, ja mam pamięć złotej rybki. Ty mi takie rzeczy mówisz? Ten klawisz. Baklawa. Teraz patrz. Cyk. Robimy to w ten sposób. Biegniemy na paściorku. Kurde, ale tej żółtej skrzynki to ja nie odpuszczę. Raz. Nie, uciekaj! O, dobra, żyjemy, żyjemy. Nie jest źle. Ale już Panika Gaming wszedł. A raczej weszła. Panika Gaming. Nie wszedł, weszła. Nóż kuchenny. To mi niepotrzebne. Wytrychy zawsze na propcie, chociaż ja jeszcze ani jednego w tej grze nie zrobiłem. Ani jednego wytrychu w tej grze nie zrobiliśmy jeszcze. Kurde, kto trzyma taką apteczkę w domu? Chcesz trzymać taką apteczkę w domu? Zakamufluj się drugi raz. Nałóż kilka warstw na siebie pewnie. Pewnie, pewnie. Dobra, tylko tak, tu nic nie ma, prawda? Trochę mi ten ekran zawaliło. Trochę mi ten ekran zawaliło. Co ty robisz, co ty? Nie chodziło mi o to. Ale w sumie dobrze wyszło również. Ale teraz już naprawdę Gucio widzę. Nic nie widać. Ja jestem tu tylko kolejnym zombiakiem, pamiętaj o tym. Pyk. Zawsze śmieszy. Tak samo. Pyk. O, ale przynajmniej nam teraz zeszło to coś z twarzy. Dobra, 105, 106. Kamuflaż. 105 to nie jest, to jest 105. Hello. Wytrychy zawsze na propsie. Kiedy to tutaj pożegnamy w ten sposób. Ja nie wiem, marnowanie prądu. Karan to normalnie jest włączony, jak nie wiem.
Niby już nikt nie żyje, a prąd leci. No weź, przesuń się. No. Pyk. Pyk, pyk, pyk. I was nie ma. Dobra, mieliśmy tu chyba gaz włączyć, prawda? Gdzie tu jest kuchenka? Tu jest kuchenka. Dobra, pierwsze mieszkanie z głowy. Dobra robota. Idź do następnego. Jest coś ciekawego? Uuu, to jest mieszkanie pana policjanta. Jaki ładny kotek! Jaki ładny kotek tam był. Kici, kici. Dobra, 106, tutaj było. Crazy Frog. Umieraj. Sprawdzę tych chropów, które tak nie trawię. Najgorszy shit, jaki może być. Te frogi. Zasrane frogi. Naśma, oczywiście. Ostatnio jej nam zaczęło brakować, delikatnie mówiąc. O, szybka, fajna śmierć, kurde. Oraj, zasnął. A, tak mi chciałeś zrobić, bambuczo, co? Prawie jak buczaczo. Dobra, ty też umieraj. Alkohole. HP mamy na maksa, więc nawet nie muszę brać. I odkręcamy tą kuchenkę. Tyle zostało mi 9 minut, więc może ja... z drugim mieszkaniem. Kurde, jesteś tym lepszy ode mnie. Teraz musisz... O cholera. Co jest? Michael! Mam towarzystwo. Wąż stąd, ciule! Michael, uciekaj stamtąd. Ratuj się! Nie, dam radę ich powstrzymać, a ty musisz skończyć robotę. Nigdzie nie idę, zanim nie skończysz. Pozdrawiam was, ciule. Dobra, ty umarłeś. Robimy ostatni kamuflaż, lecimy na górę na sprincie, bo już mi zostało 8 minut odcinku! Prawda? Nawet mniej. Szybko, cyk, cyk na górę. Ale baterie to się przydadzą. Kurde, no ja nie wiem, ja jestem zbieraczem. Jestem zbieraczem. Nie, tu nie ma. No i po co tak się żeś wpierdzielił? No to dobra, jeszcze jeden kamuflaż, bo tu będzie sporo firali. O, właśnie o tym mówię. Po co ci to było? Jeszcze jeden kamuflaż. Robimy to po cichu. O ile mnie któryś zaraz nie złapie, bo tak też może być. Tu jest ich sporo, nie? Dobra, żyje. Żyje. Żyje i mam się dobrze, o dziwo. Pyk. Wszyscy. Wszyscy martwi. Tędy nie możemy wejść. No i tak nie wyjdziecie. Albo jak wyjdziecie, to dopiero potem w sumie. Nie krzyczeć mi tu. Kto wy na dyskotece jesteś na? Ej, dobra, gdzieś tu miałem iść, prawda? No bez jej. Ej, dobra, bo się chyba troszeczkę zagalopowałem i poszedłem nie tam, gdzie trzeba. Ja bym was wyciął z przyjemnością, ja bym was wyciął. Ja bym was wyciął. Ciął, ciął. Dobra, do tego mieszkania jakimś cudem mogliśmy przynajmniej spróbować zajrzeć. A, wejście jest tu. Kurde, akurat teraz, naprawdę? Dobra, spal się. Kamuflaż. I znów ekran na żółto. Znów Meksyk robimy. Wybuchnij sobie. Dobrze, że tam nie poszliśmy. Oho! Coś tam płacze. Coś tam płacze. Co mi tam płacze? Co mi tam płacze? Zaraz zobaczymy, co tam płacze. Płacze opaczo.
Dobra, jeden kolejny. Lubię sobie kamuflaż jeszcze raz. Biegniemy tam. Czy to płacz dziecka? Aś ty brzydki? Jezu, co to takiego? Nie ma mnie tu. Tak się przy nim umorł sam. Ja jestem bezczelny ostatnio. Ale jestem bezczelny. Ej, czemu cię nie mogę walnąć? Czemu mam kupę na twarzy? Teraz załaduj sobie HP-ka. Znaczy HP-ka, staminkę. Pyk. Z healerami to ja nie chcę akurat się to bawić, bo to jest groźne. Nie ma cię! Ach, śpi, kochanie, odblokowano osiągnięcie. Śmieszy zawsze tak samo. Dobra, załatwione. Super, a tego, dałbyś radę tuż powrotem? Zdecydowanie nie odmówiłbym teraz pomocy. Idziemy, idziemy. Wyluzuj. Wyluzuj i lecimy. Ale jeszcze się umój sam. Michael? Słuchaj, jakbym nie dał rady, musisz puszczaj mnie! Zabrać detonator, wiać stąd i wypalić to wszystko w powietrze! Michael, uciekaj stamtąd i wracaj do Troy! Teraz! Po prostu zostaw detonator! Michael! Michael! Kurde, gnoje! Co wy tu myśleliście, że mnie zrobicie? Au, palić się, nie pal się! Ale weź, spadaj. Ja nie mam staminy? Mam staminę! No, spal się! Po co ten ogień, jak wy się nie chcecie palić? Znaczy palicie się, ale nie chcecie się spalić. Dobra, idziemy. Szybko winda, cyk. Cyk, 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 cyk. Zeskakuj. Crane, prawie jak kran, prawie jak waran, pamiętaj. Ja muszę zmienić zamiast waran na baran. To prędzej. Trzymałem kontrol, żeby nie było. Trzymałem kontrolę, ale nie wyszło. Ale jesteśmy przynajmniej nisko już. Tylko wiecie co? Problem jest taki, że... Gdzie było to wejście na górę? Tu było wejście na górę, prawda? Bo ja mogę równie dobrze zeskoczyć po prostu w ten sposób. Tu była ta winda otwarta. Czy prawie. I to jest lepszy sposób niż lecenie sobie po prostu w dół. O, cyk. Crane, czy ty nie umiesz naprawdę jak człowiek, po ludzku? Ja od ciebie wiele nie oczekuję. Coś ci się chyba nie udało. O kurde, dobra, trochę was tu jest. Ale to nie jest problem. Śpi, kochanie. Wiem, zabolało mnie. Ale to nie problem. Jeszcze raz mówię, to nie jest takie problemy. No bez jaj, jak ty mnie tu widzisz? Ty mnie nie powinieneś widzieć. Dobra, lecimy na dół, nie bawimy się z nimi. Łocinkę zostało. No, czemu tu? Nie wybuchasz! Właśnie. Opyk.
Miałeś wybuchnąć wcześniej. Nie jęcz, Crane, nie jęcz. Dobra, mam nadzieję, że z Michaelem wszystko w porządku. Dobra, tędy jest wyjście. Tędy jest wyskok, lecimy dalej. Tylko tak, weźmy pod uwagę jeszcze, że zaraz skończy nam się kamuflaż, co oznacza, że będziemy mieć problemy. Problemy wagi ciężkiej. Ty naprawdę chcesz nas zaatakować? Mam nadzieję, że nie. Tu jest wejście? Tu nie ma wejścia. Dobra, już nas widzi. Już nas widzi. Więc uciekamy stąd. Już jest 31 minut odcinka. Czy uda nam się to zrobić? Ale żółtej skrzynki te nie odpuszczam. Przypomnę się, że tu jest duct tape. Duct tape to my lubimy. Hop, 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 hop. Dobra, tutaj nie ma wejścia. Tu jest wyjście. Opuść budynek. Mam już detonator. Teraz zobaczymy, o co w tym wszystkim chodzi. Z Jade? Crane! Jade, to ty? Crane, słyszałam, co zrobiłeś. Widzę, co zrobiłeś. Więc wierzysz mi teraz, że jestem po waszej stronie? Co za skurwysyny! Co za skurczysyny! Crane, jeśli naprawdę jesteś po naszej stronie, musisz skontaktować się z GRE. Powstrzymać bombardowanie. Wiem, ale straciłem jedyny sposób na dotarcie do nich. Hej, słuchajcie, Savi wykombinował sposób przebicia się przez zagłuszanie. Potrzebuję jednak waszej pomocy. Świetnie. Jade, słyszałaś? Musimy się spotkać. Tak. No dobra. Spotkajmy się w czerwonym budynku przy szmaragdowym kanale. Stamtąd ruszymy dalej. I Crane, uważaj na siebie. Tutejsi zarażeni są jeszcze bardziej zajadli od tych w slumsach. Dobra kochani, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o Discordzie, stronie www.shiro.pl, gdzie znajdziecie harmonogramy oraz inne informacje, ale to by było na tyle. Ja się z wami żegnam. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro, trzymajcie się, dobranoc, dzień dobry, do widzenia, hej hej!